Stefano, ojeny, co ty taki wycieruszek, taki majtający ogonkiem? Lecimy na plażę, Stefanko, chodź tu, chodź, zobaczymy, co my mamy do jedzonka dla ciebie. Coś tu przygotowaliśmy, mamy poracje żywnościowe. Tu coś wyciągniemy, zaraz ci daję. O, szeszetka jest, dobra, chodź. Ale zanim polecimy, to chciałbym serdecznie Łukaszowi podziękować. Paczuszka dotarła, Łuki. Jest petarda, nieśmiertelniki. Niektórzy z was mieli okazję wygrać na live'ie. Łukasz się zadeklarował, że dla zwycięzców zrobi, także mamy piękne nieśmiertelniki z datą urodzenia, grupą krwi. Super, Łukaszu, wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Jest petarda, będą fajne nieśmiertelniki. No i co? Jeszcze nagrody czekają, wy się ociągacie. Wy się ociągacie, nie chcecie tych trzynastki dobić. A sito ze złotym członkiem cały czas zapakowane i czeka na zwycięzcę. Także 13K dobijamy i losujemy. Fadeusy, dwa dziki. Kosimy. Na razie mamy zamiar, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miłego oglądania. Ten dźwięk jest najlepszy. Jest dwójeczka. Pierwsze dwa ziko. Kawał przyszliśmy. Lipa, ale tu jakiś harcerz zgubił. Guzik z liliką. I tyle. Nie wiem, czy dziku tam coś ma. Dziesiona. Dziesiona. Całkiem z brzegu. Fale dalej, fale dalej. Ale fajnie. Stuletnie ziko. No, jak już zajeździ. Złotówkę. Kolejna dwójeczka. Tu państwo mówili, że mało ludzi było. Ale tam mało, nie mało. Spacer jest, przecież to nie po to tu się chodzi, żeby wyciągać miliony. Co? Kacper? Tak. No zardzewiały. No właśnie. Co tam? Zet? O, Zet. A ja 50. Złote 50. I wychodzone. Misio. Misio pisio, ale czy to jest goldzik? Naprawdę, taka drobineczka się trafiła. Ale nie wiem, czy to będzie goldzik, czy jakiś fake taki. Ale się świeci. Naprawdę, maleństwo, zobaczcie, jakie to jest maciupeńkie. A jest petarda, jest trafienie. Plaża w Kiszyniowie okazała się Kiszką, jak sama nazwa wskazuje. Lipton, lecimy dalej. Lecimy na dębki zobaczyć. Dziku już wsiadł, dobra. Zaczynamy. Drugie miejsce. Kontener dębki. I lecimy w tamtą mańkę. Nie jedźcie tych chipsów. Można z butów wyskoczyć. To mają moc chyba. Paliło 4 razy. Dwójeczka na wejście. Na wejście dwa ziko. I złotówa. Złotówa wpada, już jest 3 ziko. Nie jest źle. I w zaciszu przebieralni. Jakie to jest echo fajne. Echo, echo. Wpada dwa ziko. O kurde, to jest pogłos, nie? Chciałem być marynarzem. Pięknie. Pierwsza. Pierwsza. No pierwsza piątka, ty. Ale kurde. Ktoś zamek budował. Albo to jako kamień węgielny tutaj zostawił. Pięziko. Już dawno ładnego zachodu słońca nie było. Zbliżamy się do tego miejsca. Tam jeszcze ludzi multum. Ziko. Ale jest bida, Kiszyniów, jak ja to mówię, totalny Kiszyniów. Co? To po piątce mamy. No. A ja się człowieka uratowałem. Tak? Tak, już to Pielca.
O, no ten faktycznie, to już a robiłeś mu ten usta? A, aż go wygięło, widzisz? No jo, no takie płuca jak ty, to są płuca Kaszub, kurde. Fajnie. Z kaszy. No to jest. Dycha wnet będzie. Ale i tak Kiszyniów, nie? No. Ale ważne, że śmieci nie ma. Nie ma kapsli, nie ma śmieci. No to są śmietniki, dlatego tu może tak nie ma, jest fajnie. Naprawdę nie wiem, czemu Lony tam mówi, że są śmieci, czy gdzieś tam, że w Sopocie tyle jest, to jest. No ale tak na innych, tutaj jest akurat czyściutko, fajnie, super się chodzi. Podsumowany jeszcze proszę. Mówisz, jako amulet będziesz tak nosił. Ale z innego. A ja mam ży. Mówiłem, że nie ma i trafia mi się ży. Kibice. A my mamy ży. Oh, darling. Ale tu jest jeszcze wiary. Ja pitole. Stacja, nie? Takie stacje można robić. Muzyczka gra. O, miłość siedzi na schodach. Jest fajowo. Do takiej muzy to musisz ten moonwalk robić, wiesz, tak, tymi piętami. O, jest. Szyszka? Szyszka? Czy kołowaz da się coś znaleźć? Ogólnie? Ogólnie nie, koło was piątka wpadła, no to jest super. O, proszę, tak. No. A mam pytanie. Tak? A czy na przykład jakaś biżuteria, która wpadnie do wody, to ona później wypływa, że można ją znaleźć? Nie, się utopi, ale można znaleźć. Na brzegu córka jest, skupiła pierścionek i została od taty. A kiedy? Dzisiaj, jakieś 4 godziny. A w którym miejscu? No pójdziemy sprawdzić, nie ma problemu. Ciemno. Próbowałem pani pomóc znaleźć pierścionek. No niestety, ale już tu zorganizuję zaraz pomoc pani dla córeczki. Córeczka pamiątkę po tacie zgubiła i są tak załamane, ale myślę, że damy radę. A mi tu piątka wpada kolejna. Piąteczka kolejna, także jest fajnie. Pomaganie jest fajne, no sorry, nie udało się. Zadzwonił do mnie Adi, że kobiecina zgubiła złoty pierścionek na brzegu, gdzieś tam na płytkiej wodzie. No i jadę właśnie go szukać. Wiem już, które to zejście. Mam kontakt do tej pani nieszczęsnej. No i za chwilę podejmę się próby szukania tej zguby. No i idę. Ciemno już, bo ciemno, ale warto chyba spróbować mimo wszystko. Do rana nie ma co czekać. Fale też mogą trochę nabroić. Dobra, obrączkę udało się znaleźć. Znaczy pierścionek. Można zobaczyć go? Majka. Bo nawet się nie przyjrzałem. Załóż go na palec do cholery jasnej. To ja zobaczę tylko próbę. Będę wiedział na przyszłość sobie. Bo sygnał 8. Dobra, znaleziony w każdym razie udało się. Bez problemu. Ładnie. Tym razem już z lampą. Ale jest kolejne pięziko. Ciemno się zrobiło. Ale już wracamy. Dziku jeszcze poszedł tradycyjnie pod płotek. A ja tutaj. Robimy podsumowanko. Jeszcze żeśmy Piotra tu spotkali. Kolejny wejherowianin na plaży. Siemanko wszystkim. Dziku już się rozłożył. Nie? Ale na ławce oczywiście, nic więcej. Jest Ludek, Ludek, któremu dziku ratował życie. Jest forsa, ile? 17 groszy. 17 coś. Ja mam 27 groszy chyba. O, to pięknie. A ja tu kurde, dzisiaj myślałem, że jest lipa, a wyszło mi 37 ponad ziko, także... Że o guziku nie wspomnę. No guzik jest, jest, z liliką. Także nie ma takiej lipy. No i co najfajniejsze, kapsli. Praktycznie nic. Jest fajnie, czyściutko, można było pochodzić. I tyle. Ciemność nastała, 22:10. Spadamy, nie? Na chatę. Waldemarku. Najwyższa pora. No,
Jezu, i tak się dziwię, że pani matka jeszcze nie dzwoni mnie do szpitala, bo to ona, wiesz, już ta pora to zaraz będzie, ty nie znasz drogi do domu. Dobra, jak wam się podobało, czarne kciuki, do zobaczyska, nara.